Na ostatni dzień sierpnia przypada rocznica podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Była ona obchodzona podczas uroczystości wspólnie zorganizowanej przez Radę Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność w Suwałkach oraz posła na Sejm Rzeczypospolitej Jarosława Zielińskiego. Po mszy, towarzyszącej z reguły tego rodzaju uroczystościom, związkowcy i sympatycy Solidarności, liczni samorządowcy oraz mieszkańcy miasta zgromadzili się pod Dębem Wolności. W tym miejscu spotykaliśmy się zawsze, można powiedzieć, wtedy, kiedy zaczęła się walka o wolną Polskę w okresie komunizmu tu w Suwałkach. Bo ten dąb, przy którym się spotykamy, jest nazywany Dębem Wolności. Sięga roku 1920, a więc progu niepodległości odzyskanej po 123 latach. Wiąże się z pobytem marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Symbolizuje wolność, symbolizuje niepodległość. I tutaj właśnie od chwili powstania Solidarności gromadzili się suwalczanie, gromadzili się działacze Solidarności w stanie wojennym i jeszcze wcześniej w okresie tego krótkiego okresu legalnej działalności 16 miesięcy. I gromadzimy się teraz. W krótkim przemówieniu przewodniczący Rady Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Zdzisław Koncewicz mówił o najważniejszych wartościach: ludzkiej godności, prawie do wyrażania własnych poglądów, wolności ojczyzny okupionej wieloma ofiarami, między innymi ofiarą życia księdza Jerzego Popiełuszki i wielu innych kapłanów, robotników poległych w wielu miejscach i różnych okresach działalności władz Polski Ludowej. Dzisiaj oddajemy cześć i hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do upadku systemu komunistycznego i odzyskania przez Polskę niepodległości, często poświęcając swoje życie. Pamiętamy o tych ludziach pełnych odwagi, nadziei i determinacji, którzy walczyli słowem i czynem o naszą wolność i godność. Bez ich ofiar nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Rocznica wydarzeń sierpnia 1980 roku to nasze wspólne święto wszystkich, którym idee i wartości Solidarności są wciąż bliskie i ważne. To święto naszej wolności. O roli Solidarności mówił obecny na obchodach Jarosław Zieliński. Zmieniła Solidarność bieg historii. Bieg polskiej historii, ale także historii Europy. Mało tego, można zaryzykować, i to nie będzie przesada, twierdzenie, że zmieniła w jakimś stopniu historię świata. Bo przecież to od walki Solidarności, poprzedzonej tym, o czym wcześniej wspominałem, a także buntem, kolejnymi jego odsłonami w latach PRL-u, 56 roku, roku 70, doprowadziło to do upadku bloku wschodniego, mocarstwa, którym był Związek Sowiecki, który podporządkował w wyniku II wojny światowej duże części Europy i miał potężne wpływy w różnych miejscach na świecie. To właśnie Solidarność, to właśnie ten ruch, który nie był przecież ruchem wojennym, tylko pokojowym, obalił komunizm. Obalił komunizm w Europie. Do zebranych przemówił także Romuald Łączkowski, człowiek, którego walka o ideę Solidarności wiele kosztowała. Chciałbym nie tyle w imieniu własnym, jako działacz pierwszej Solidarności, nie tyle w imieniu własnym, jako były internowany i uchodźca polityczny, ile w imieniu tych wszystkich, którzy tutaj tworzyli Solidarność, którzy tę Solidarność budowali, którzy bronili jej wtedy, kiedy był czas trudny i ciężki, podziękować Państwu wszystkim za to, że byliście, bo wielu z Państwa było tutaj pod tym dębem, a właściwie Suwalczanie używają określenia dąbkiem wolności wtedy, kiedy Solidarność powstawała. Chcę podziękować w imieniu tych wszystkich, którzy są nieobecni, którzy odeszli, o których wspomniał pan minister Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu, za to, że państwo byliście wtedy, kiedy trudno było, kiedy trzeba było płacić dość wysoką czasami cenę za obecność. Chcę podziękować Państwu za to, że tutaj jesteście dzisiaj, po 37 latach od momentu powstania Solidarności, i chcę wyrazić głęboką nadzieję,
że będziecie Państwo przez kolejne lata, tak jak było to dotychczas,